Witam na kolejnym odcinku na kanale SMN. Dzisiaj, słuchajcie, widzimy się w nietypowych okolicznościach, ponieważ tak jak powiedziałem pół roku temu, a raczej prawie tak samo jak powiedziałem pół roku temu, bo mieliśmy się widzieć na tocy, widzimy się w letnim Road to Glory Summer RTG. Będziemy sobie zakładać dzisiaj nowy klub na Footies. Jest to drugi tydzień Footies, co prawda, ale nawet lepiej, bo jest w mojej opinii dużo ciekawiej w drugi tydzień. Ja też w pierwszym nie miałem czasu za bardzo, żeby zacząć, więc zaczynamy dzisiaj. Słuchajcie, nie wiem, kiedy to widzicie, czy w sobotę, czy w niedzielę, czy w poniedziałek, nie mam pojęcia. Filmy nie będą pojawiać się codziennie, ani pewnie co drugi dzień, tylko jak będę grał, no to wam od razu będę pokazywał, co się dzieje. Będę oczywiście sobie tutaj grindował, wszystko będę zapisywał. Będę starał też się nagrywać mikrofon, jak będę jakieś paczki otwierał, bo często bywało tak, zresztą nawet na Toto RTG, że tego mikrofonu specjalnie nie odpalałem, żeby nagrywać. Dobra, słuchajcie, taktycznie wybierzemy sobie, powiedzmy, Francję. Weźmy Francję. No wiadomo, w tej paczce nie da się nic trafić, tak mi się wydaje. Dostajemy jakichś głupków. Ale nasza napastniczka ma 90 tempa. No dobra, zajebiście. Dobra, wymieńmy sobie na przykład, nie wiem, LPK na Komana pewnie będzie. Dobra, weźmy sobie Komana. Będzie też jakieś zgranie na początek. Strój Belgii. Niech będzie może strój. Fajne stroje. Ten jest fajny. Dobra, weźmy Oxford United. I weźmy sobie Arsenal, nie? Weźmy sobie New York FC. Mega ładny strój, tak swoją drogą. No i może być w sumie jako logo. Niech będzie Palermo. Palermo ma bardzo ładny herb. Więc zobaczmy, co dostajemy na początek. Na początek dostajemy stroje, które mam w dupie, tak szczerze mówiąc. Paczka powitalna. Nie zdziwię się, że jej dostaniemy dokładnie to samo, co dostaliśmy podczas toty. W sensie te same rzeczy, bo już wtedy dostawaliśmy zawodnika na 99 meczów wypożyczenia, w sensie. O kurde, 385 plus dostałem, a faktycznie też dostałem na głównym koncie. Dobra, no to będzie jakiś boost na początek. No ciekawe, ciekawe, czy coś nam wypadnie, jakieś stroje, kogo to interesuje, nikogo. Dobra, najbardziej to nas interesuje, jeden z trzech rzadkich złotych piłkarzy 83 plus. A dobra, to co na wypożyczenie, Alisson. Dwóch bramkarzy dostaliśmy, no okej. Dwóch ambasadorów na super wypożyczenie. Okej, myślałem, że będzie może Putejas? To nie jest taki zły pomysł chyba. Myślałem, że będzie Van Dijk, ale okej, bo ostatnio był Van Dijk, pamiętam. Dobrze, dobrze, wiem to wszystko. Podstawowa ikona na wypożyczenie. No i fajnie, 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 fajnie wylosowało. Bohater. I GW. Weźmiemy sobie GW. No i pik, jeden z trzech, 8-3 plus. Nie wypadło nic. Dobra, weźmiemy pod fodder Neville'a. Neville, panią Neville. No i zobaczmy, 385 plus. No ja jestem kurde ciekawy, czy co tu wypadnie. Więc zobaczmy, 385 plus. Czy będzie jakaś flara? Jest, to może być Toc nawet, słuchaj. Nie, to jest Rule Breaker chyba. To jest Toni Kroos i pewnie ten a Hero. Wow, o kurde, Robi Keane, o kurde, no dobra, słuchajcie. Jest dobrze, kurde, Robi Keane. On pewnie kosztuje 30 tysięcy, o kurde, 8, 16, 15. Ale no słuchajcie, śmiechem żartem, dla nas na początek to jest genialna karta. Dajmy sobie Stonesa tutaj. Dajmy sobie na prawą obronę Cafu. Zgranie nam podbija mocno, tutaj jeszcze Alisson też nam zgranie podbija. Na prawe skrzydło GW może grać na prawym skrzydle. Dobra, i po prostu GW będzie sobie grać na prawej pomocy. Jakby nieszczególnie mi to różnicę robi. Dajemy sobie Kina. Dajemy sobie panią Putejas w środek pomocy. Co prawda trochę zgrania zniknie nam, ale czy to jest jakiś problem? Nieszczególnie, tak mi się wydaje. I dajmy sobie tą panią Neville bez zgrania, ale na lewą obronę. No i wygląda to już całkiem nieźle. Dobra, i słuchajcie, zrobimy sobie w takim razie teraz codzienną rozbudowę. Nie wiem, czy zdążymy ją zrobić do końca, póki się skończy, bo to się pojawiło już wczoraj, z tego co mi się wydaje. Nawet mi się nie wydaje, tylko chyba jestem pewien nawet. No i dobra, no tutaj mamy, nic nie zrobimy za bardzo w tych SBC-kach, no ale ta codzienna rozbudowa
coś nam jednak mimo wszystko da, no nie? Więc sobie przejdźmy tutaj. 2,81 plus, no i z samego SBC 2x8,3 plus. Tutaj mamy 2,80 plus, okej. Okej, to sobie pozbierajmy. W ogóle poupgrade'owali chyba te, bo na początku gry nie przypominam sobie, żeby z tych zadań żeby tu były jakieś paczki z plusem. Dobra, tego nie odbieram. Dobra, więc podbierajmy sobie te zadania, które mamy. Te paczki, które mam za zadania, no to jest srebrna karta. Jest Lacazette, kolejny Francuz. Może na napad będzie lepszy w sumie niż ta z Juventusu, ta babka. Zobaczymy. Mitoma i Fleming. Też będzie trzeba zobaczyć, jak to wygląda, jeśli chodzi o ewolucję tutaj. Bo tutaj mamy dostępne wszystkie ewolucje. O, jest coś specjalnego. To jest... Footies? O kurde, potrafiliśmy Footies, widzowie. Kurde, 2,80 plus i trafiliśmy Footies i do Footies Premium. O kurde. Okej, okay. Szybko poszło, jeśli chodzi o traf pierwszy. On coś kosztuje w ogóle? No nie, pewnie nic nie kosztuje. Ale dobra, to jest świetne. O kurde, no pięknie. Ale mamy środek pola teraz, nie? Puteas i Kondogbia. Jakaś szmata lata, widzę to, że szmata lata przed kamerką, przepraszam. Okej, okay, kolejnych 2,80 plus. Tutaj już karty specjalnej nie ma, ale tak czy siak, to jest mega dobry traf, nie? O, jest i pierwszy duplikat, słuchajcie. No i słuchajcie, ostatnia paczka na razie 2,83 plus. Niestety bez karty specjalnej, ale będzie to Mancini, okej, Mancini, no i Freigang. No dobra, więc chyba zmierzamy w takim razie do Division Rivals, żeby zagrać jakiś pierwszy meczek, pierwsze dwa mecze, zobaczymy. No i kurde, słuchajcie, stawimy sobie składzik. Dobra, słuchajcie, żeby zgranie nie spadało, to wstawiłem Kondogbie za Puteas, jak na razie, to chwilowo tylko. I dałem katalizator dla Kina, więc słuchajcie, spróbujmy, zobaczmy jak to płynie, jak to chodzi. Będę jeszcze musiał ustawić stawienia kamery w ogóle, bo będzie zjebane. Dobra, ustawiłem tylko kamerę, bo nie starczyło mi czasu. Ale dobra, raczej chyba powinno być dobrze, nie wiem. Coś jeszcze więcej muszę zmieniać, szczerze. Zobaczymy. Ja też, kurde, mam taki problem, że ja, słuchajcie, bardzo dawno nie grałem w FIFA. Bo dosłownie ostatnio zagrałem dwa meczyki. I mamy 1-0 Kondogbia! Słuchajcie, na 1-0. Fajnie, może ja powinienem nim na ataku grać, tak szczerze. Z Kinem, bo to jest nasz najlepszy zawodnik zaraz po nim. Zresztą nie wiem, czy on nawet nie jest lepszy od Kina, nie? Ale dobra, dajmy sobie. Więc ja mogę ogólnie chujowo grać, nie? O to chodzi mi. Dobra, chłopie. A chłop ma Di Natale, chłop ma Besta? Co to jest za 10. liga? O, w pizdę. Obronił to Alisson, dobra. Bo trochę się wylałem w obronie, tak szczerze. Bo trochę przypresowałem za bardzo. Co się dzieje? Czemu on strzelił prosto w bramkarza? Jezu, odzwyczaiłem się od tego, jak... Kata gra jest spierdolona. No dobra, no cóż. Tak bywa. Na pewno EFC 25 będzie lepsze. Dobra, ale to... Dobra, ja nie wiem, co się dzieje, tak szczerze. Ja w ogóle tak pierdolę, nie wiem, czy wy to wszystko będziecie słyszeć, co ja gadam, ale... Pięknie, Lacazette na 2-0. Trochę się zamieszałem, kurwa, powiem szczerze. Ale no dobra, udało się. Czy sobie muszę ustawić, żeby mi właśnie znacznik pokazywał, kim teraz steruję. No i mamy Rage Quita, słuchajcie. Zmarnował całą... O, Expo się dostaje za mecz, okej. Okay. Zmarnował całą pauzę i stwierdził, że jednak to pierdoli. No dobra, więc mamy pierwszego naszego wina w Division Rivals. Kurde, słuchajcie, ja strasznie zawsze lubię te robienie nowego konta na Footies, nie? To jest zawsze inny level zabawy, naprawdę. To jest coś zajebistego. 10 zadań zrobiliśmy. Pozwólcie, że ja to wszystko odbiorę i wtedy to otworzymy. Niestety większość nagród okazała się brązowymi lub srebrnymi paczkami albo kartami stadionowymi, więc pozwolę sobie tego nie odbierać jak na razie. Zrobię to poza streamem, chciałem powiedzieć, poza odcinkiem na webapie, bo to będzie dużo szybsze niż otwieranie tego na konsoli wszystkiego. Więc zobaczmy, że może coś wypadnie z tych paczek ciekawego. 2,78 plus, zresztą to też nie są jakieś wybitne paczki, czy nie? Trzeba sobie spojrzeć prawdzie w oczy.
Jak na razie wcześniej wypadł Mukhtar, teraz Zapata i Henry, ale Henry pasuje nam do składu, bo brakuje nam lewego obrońcy, więc idealnie, idealnie. Słuchajcie, idealnie. No i tutaj ponownie bez karty specjalnie Brazil, Śpe. Jest to Bruno Guimaraes oraz Oli Watkins. Naszym kolejnym przeciwnikiem jest FC Ferentari, który ma, o kurde, niezły skład, jeszcze Haalanda na ewolucji, no okej. No ja do składu wstawiłem tylko tego Henry'ego, chociaż to nie czyta się Henry, bo to jest Anglik, no to Henry'ego. No i tym razem wpadło po krótkim, Mamardaszwili pokonany. Też jeszcze spojrzałem, że można Kina walić do ewolucji. I to nawet mamy do wyboru dwie ewolucje. I chyba powinniśmy to zrobić, bo kurde, Kin, druga brameczka, może to być naprawdę rzeźnik. Jeszcze sobie spojrzymy po meczu. O, poprzeczka. No i druga poprzeczka z rzędu. No cóż, no Koman również nie trafia w bramkę. Trzeci kurwa pręt. Okej. Okay. No i hat-trick Kina. No i chyba mamy kolejny rage quit w takim wypadku. Żartowałem. Nie wiem, jak to przeszło wszystko, tak szczerze. Nie mam pojęcia, co to się stało. No ale 1-3, no dobra. No i Queen, 4-1, czwarta bramka. Lecimy. No i tracimy bramkę na 2-4. No, no dobra, no dobra. No i 5-2, GoW z fałszyka. No i dał się złapać, chciałem zrobić dragbacka jeszcze w polu karnym, no ale mamy rzut karny. No i dobra, klasycznie. Bronił. Ja pierdzielę. No Jezu, ten ziomek cały czas wierzy, że swoje zwycięstwo, nie? 6-2. No i czerwona kartka dla Fabinho. No ciekawe, czy teraz ziomek wyjdzie. Ojeju. O Jezus, kurde, że on, że tutaj ja z tego nie strzeliła? Ja pierdzielę. A tak w ogóle, typ się na każdy trik łapał. Czemu on nie pomija nic? Ja pierdolę. On żadnej powtórki, kurwa, nie pomija. To jest... No i druga czerwona kartka dla Marqueza. Ej, najgorsze jest, słuchajcie, w zaczynaniu tych wszystkich Road to Glory w połowie roku albo pod koniec roku w FIFA. Najgorsze jest to, że ci ludzie w ogóle w tych najniższych ligach nie rage-quitują, w ogóle, nie? Chłop ma dwie czerwone kartki i wiesz, i on ma wyjebane, nie? Oj, za mocno, kurwa. No i kolejny rzut karny. Nie no, ale ziomek się łapie na wszystko, na co nie można się łapać w tej grze, naprawdę. Dużo treningu przed nim, ale chłop się łapie na wszystko. Chłop w ogóle nie przewiduje tego, że mogło być, przepraszam, jakieś triki używane, nie? W trakcie akcji. 8-2. I chyba ostatnia nadzieja zgasła naszego przeciwnika. No niestety. No dawaj ty! Karnego dawaj! Już myślałem, że karnego nie będę miał. Dobra, no cóż, no trzeci karny w tym meczu. Z opóźnieniem ten rzucił. No i 10-2. No i mamy koniec meczu. Robbie Keane kończy mecz z 7 bramkami. Kurde, nie wiem, czy kiedyś zagrałem taki mecz, w którym aż tak ktoś się dawał na triki łapać, naprawdę. Nawet jak zaczynałem nowe konto właśnie na Footies czy coś, to chyba nigdy nie grałem na ziomka, który tak bardzo się łapał na wszystkie triki. No ale dobra, zdobyliśmy 900 expa, nadal pierwszego levela nie mamy, ale oczywiście ukończyliśmy 12 celi, więc ja to wszystko odbiorę. A, no i słuchajcie, oczywiście ustawimy sobie nazwę naszego zespołu, oczywiście Summer RTG.
Kurde, też sobie ostatnio w ogóle przypomniałem, oglądałem, obejrzałem sobie całą serię Jacoba, właśnie letnie Road to Glory. Więc kurde, też mnie naszło tym bardziej, żeby nagrać to, więc zmieniliśmy nazwę, dostaliśmy za to Huntera, bardzo przyjemnie, bardzo przyjemna nagroda. A jeszcze dzięki codziennym zadaniom udało nam się wbić te 1000 expa, za to dostajemy dwóch 8-4 plus zawodników. I słuchajcie, paczek się nazbierało trochę, jest paczka z żetonem draft, nie wiem, może sobie zagramy draft, nie wiem, nie mam pojęcia, ale taki żeton dostaliśmy. No jest parę naprawdę spoko już paczek, z których jest potencjał na wypadnięcie jakiejś karty specjalnej. Ja nie mówię, że ja chcę jakąś mega dobrą kartę specjalną, ja chcę jakąkolwiek po prostu, żeby mieć czym grać, no nie? I teraz chyba coś trafiliśmy? Nie, to jest kart Curtis Jones, okej. Okay. 280 plus, słuchajcie. No z tej trafiliśmy Kondogbie, z tej nie trafimy niestety niczego. Argentina może Leo Messi, Depol, no okej. Okay. Dwóch znowu 80 plus. I tutaj coś trafiamy. Nie pierdol, że to jest znowu Footies. Ej, trafiamy kolejnego Footies. Tylko że tym razem Footies Hero? I trafiamy, o kurde, trafiamy Kinga? Ej, dobra, to jest absurdalne, że trafiamy dwóch footies w pierwszym odcinku, a do tego obaj wypadają z dwóch 80 plus paczki. No to jest coś niesamowitego. No też pewnie nic nie kosztuje. No, kosztuje 50 tysięcy, ale to jest absurdalny upgrade do naszego środka obrony. No coś pięknego. Lepszego odcinka na początek chyba nie mogliśmy sobie wymarzyć, no nie? Więc lecimy dalej. 281 plus i niestety Borja Iglesias nam wypada. Przepraszam, Gerard Moreno, pojebało mi się. Trafiamy Ziela z Interu, proszę bardzo. Jaki piękny traf. Może zewoluujemy sobie jakoś Zielińskiego, żeby on fajnie wyglądał. Zresztą, kurde, słuchajcie, z niego można zrobić naprawdę niezłą, kurde, kartę. 5 na 5. Zresztą teraz wam się to pokaże na ekranie. No, pomyślimy. Pomyślimy, kogo użyjemy do ewolucji. A teraz ostatnia paczka, 284+. Niestety bez karty specjalnej. Holandia, HP, pewnie to będzie jakiś Frenkie de Jong, dokładnie. Spoko traf. No i słuchajcie, zagramy ostatni mecz, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek w Division Rivals. Ale wkładamy, słuchajcie, do składu Joshua Kinga, Ledleya Kinga, nie wiem czemu, Joshua King to jest kto inny, popierdoliło mi się troszeczkę. I jest oto nasz trzeci przeciwnik, KSK Pixy, no mogę się tylko domyśleć z jakiego kraju jest nasz przeciwnik. O kurczę, no dobra, jakieś tutaj karcioszki są, ale chyba kolega też zaczyna, bo gra wypożyczonym Gonzalezem na prawym skrzydle, no ciekawe. I Lacazette na 1-0 w drugiej minucie, szybka brameczka, łatwo poszło. To faul nie był. O kurde, tak się wylało, nie wiem jak przeszła to podanie, nie wiem jak my to trafiliśmy, ale no dobra, 2-0, bramka GW, chociaż to do pory koszecie od Rijkaarda. No dobra, lecimy dalej w takim razie, lecimy z flow. No i mamy rzut karny w szóstej minucie, no już przeciwnikowi cierpliwość się skończyła. No cóż tu poradzić. Okieneczko i 3-0 i chyba to będzie najszybszy meczek jak na razie. Dokładnie tak, minuta, nie wiem która to, siódma chyba była i udało nam się, siódma minuta i udaje nam się wygrać nasz trzeci mecz i tym samym awansujemy do 9. ligi. Bardzo przyjemnie. I tym samym kończymy kolejne zadania, tym razem o dziwo 5 tylko. No i słuchajcie, tym razem tylko 3 paczki, ale według mnie bardzo konkretne, bo 2x8 2+, 2x8 3+, i 3x8 3+, więc zobaczmy co tutaj wypadnie. Tutaj złota karta, jest to duplikat Manciniego, okej. Okay. Co jest? Wystraszyłem się, że mi, nie wiem, że mi wywali całe nagranie, bo zfrizowało mi kompa całego, dobra. No i dobra, 2x8 3+, zobaczmy. I tutaj mamy kartę specjalną, to jest Liga Mistrzów chyba. Francja, HPO, jest to Stuttgart i nie mam pojęcia, kto to jest. To jest Milot, okej. No taki o trafik na ławeczkę będzie. No i w ostatniej paczce, 3x8 3+, zobaczmy co będzie. Jest karta specjalna, jest to Danso, okej, Danso
Ale Danso, o kurde, ale Danso 95, o kurde, ja się tego nie spodziewałem, myślałem, że to będzie jakiś inny Danso, nie wiem dlaczego, myślałem, że to będzie Trailblazer Danso, chociaż on nie ma takiej karty, a tutaj mamy kolejną kartę ocenioną na 9, znaczy kolejną kartę ocenioną na 95 i kolejną kartę, która nam totalnie upgrade'uje... Kurde, skład, to jest niesamowite, naprawdę. Co tu się dzieje? No to ja jestem, słuchajcie, w ciężkim szoku. Naprawdę. Dobra, dajmy sobie na ławeczkę Danso i Milota. Oczywiście Danso, jeszcze idealnie Liga Francuska w ogóle, więc granie nam nie spada. Milot leci tutaj sobie na ławeczkę. Może nawet mógłby do pierwszego składu, bo on ma całkiem niezłą obronę. Więc słuchajcie, dajmy mu katalizatora. Niech sobie śmiga. Gowu dajmy Huntera. Niech sobie śmiga. No i kurde, słuchajcie. Naprawdę solidnie. Po trzech meczach, bez żadnego wykończonego SBC, oprócz logowania codziennego, mamy taki skład. I powiem wam szczerze, no to jest coś niesamowitego. Naprawdę, ta druga drużyna w ogóle, Footies, jest o wiele lepsza. Ale no kurde, jestem pod wrażeniem. Naprawdę jestem pod wrażeniem. Słuchajcie, zrobiłem pika z informem tylko po to, żeby zrobić rozbudowę 10x84+. Nie jestem pewien, czy nam się to uda, ale no spróbujemy. Jeszcze dostaliśmy w ogóle jakieś dwa cele, zrobiliśmy, no ale okej, spoko. I spróbujmy, słuchajcie, to zrobić, bo jeśli się uda, no to będzie zajebiście. Słuchajcie, poświęcamy naszego Zielińskiego, którego jeszcze chwilę temu chcieliśmy edytować, ewoluować, przepraszam, ale za to jesteśmy w stanie wykonać to SBC. No i z pewnością nam to pomoże w potencjalnych przyszłych SBC-kach w składzie, a oprócz tego w potencjalnym zrobieniu tego SBC raz jeszcze. I kolejne zadanie zrobiliśmy. To jeszcze pozwólcie, zanim ja to otworzę, to odbiorę to, bo jestem ciekawy, co to w ogóle się zrobiło. Dobra, tak naprawdę dostaliśmy paczkę z żetonem draft tylko, więc otwórzmy sobie tą jedną paczkę, co jest wymienna za jeden z dwóch SBC o pika z informem. I wypada nam Rodrigo. Okej. Wydaje mi się, że możemy go sobie zostawić, bo może się przydać, nie wiem, na ławkę nawet, gdziekolwiek, chociaż wątpię, że na ławkę, bo po tej paczce raczej nie będziemy musieli chyba więcej rezerwowych szukać w złotych kartach świecących, ale zobaczymy. Ta paczka nie zawsze jest wybitna, więc zobaczmy, jak to wygląda. Uwaga, 10x84+, klikam X i zobaczmy, co będzie. Jest na niebiesko, jest Szkocja, jest LO. I to jest Trailblazer, chyba, nie, okej. Okay. I Toc, okej, okay, jest Toc. Jest Toc Kwasi, okej. Okay. I kurczę, no ja bym w takim razie zrobił raz jeszcze to SBC. Oprócz tego Foder, tak naprawdę, nie ma tu nic grywalnego, powiedzmy sobie szczerze. Jest Tierney, którego może do składu damy? Jeszcze nie wiem, moglibyśmy dać tego Kwasiego do składu niby. Ale powiem wam szczerze, że ja chyba wolę zrobić tę paczkę raz jeszcze. Bo niby ta karta wygląda fajnie, ale nie pasuje nam do składu, bo jest jakby z Ligi Francuskiej Kobiecej. I dobra, spróbujemy zrobić to SBC po prostu raz jeszcze. Dobra, poświęcamy tutaj naszego Lacazette'a, który strzelił 5 bramek i 3 asysty zaliczył w 3 meczach, ale ja mam na to plan. Przepalamy oprócz tego Odegaarda i Modricia, ale uważam, że warto to i tak. Jest tylko Foder, który i tak na rynku jest wart tak naprawdę nic, więc runda druga, jeżeli chodzi o paczkę z 10 zawodnikami 84+. No tutaj może będzie lepiej, zobaczymy zresztą. No dobra, otwórzmy, nie przeciągajmy tego. Jaka flara będzie tym razem? Czy to jest ikona? To jest Footies? Nie wiem, co się dzieje. Nie, to jest Bozenik i do tego ikona Footies. O kurde, słuchajcie, widzowie. No co to będzie? To jest Van Nistelrooy. O kurde, ja pierdzielę. Okej, okay. Ja miałem w ogóle plan, żeby, bo trafiłem za na 8-4 i chciałem go dać na prawą stronę i go W przesunąć na napastnika, no ale chyba w takim razie tego nie zrobimy, tylko zostawimy go na prawej stronie, a na napad mamy nową kartę i słuchajcie, ta paczka już jest o wiele lepsza. Co prawda nie ma tu zawodnika Toc,
Ale mamy Bożenika, który może być rezerwowym albo foderem. I mamy Van Nistelrooya, który ma 4 na 5. Ma dobre statystyki, poza dryblingiem, który jest taki średni. Ma power shota, ma power header, ma rapid, ma kurde trivele. To naprawdę wygląda jak niezła karta. On to prawda kosztuje nic, tak każda karta, którą trafiliśmy dzisiaj. Ale słuchajcie, no... Mocno to wygląda, że ja bym jednak chyba na koniec jeszcze jeden meczek zagrał, bo kurde, no jestem ciekawy, jak to będzie chodziło, słuchajcie. Dajemy tutaj Van Nistelrooya, dajemy sobie na ławkę Bożenika, dajemy sobie na ławkę Marmusza, Raspadoriego, Tierneya i to, słuchajcie, wygląda genialnie. Ja bym jeszcze tego Tierneya może dał na prawo, na lewą stronę. Może bym dał, mimo zgrania, które spada, to dałbym, zrobiłbym to. No i w takim razie, no przetestujmy, jak to działa, bo to już zaczyna wyglądać naprawdę fenomenalnie. Więc ja przechodzę do rivalsów, no i słuchajcie, widzimy się w meczu. Mam naszego następnego zawodnika, Dresden Fortuna, chyba nowy klub w takim wypadku. Na bramce Alisson, Mancini, Oberdorf. To chyba jest świeżutkie konto. Ale z tego powodu to może nie być takie proste spotkanie, bo to może być jakiś zawodnik, który potrafi grać w grę, tylko po prostu stworzył sobie nowe konto. A może to jest zawodnik, który po prostu wziął sobie z FIFA za darmo i zaczął grać. No zobaczymy, jak to wygląda. I Van Nistelrooy nie trafia w pierwszej sytuacji. No dobra, ale to była ciężka sytuacja, możemy mu to raczej wybaczyć, prawda? Teraz przejmujemy piłkę. I Roy Keane 1-0, szybka sprawa. Roy Keane chyba coś czuje, że może zostać legendą naszego klubu. No i chyba warto spojrzeć na możliwość ewolucji tej karty, bo naprawdę gra się nim mega fajnie. Wrzucimy sobie piłkę na Van Nistelrooya i z voleja strzelił. Chciałem bardziej na główkę, no ale dobra. Spróbujmy drugi raz z wolnego, z rożnego, w sensie. Główka, znowu ta sama sytuacja. Jakiś wylewik, GW, Lamptey, no i kolejny rzut rożny. Ja chciałbym rzucić tak bardziej na środek. O, właśnie tak. No i Alisson broni z linii. Nie będzie rzutu rożnego, ponieważ Danso przy piłce. Kin, zobaczmy. Ale to się kręci, ależ to płynie, widzowie. No kurde, jest mocarnie, słuchajcie. Milot, kolejny z technikalem. No tutaj, kurde, no jest pięknie, nie? No jest pięknie, pięknie TV. Zobaczmy. Pięknie, Tierney, no słuchajcie, no lecimy niesamowicie. Oj, tutaj niebezpieczna sytuacja, Drogba, znaczy Kondogbia, przepraszam, nie wiem dlaczego powiedziałem Drogba, ale no dobra, bo mi się pierdoli w głowie, jak ja robię dwie rzeczy na raz, w sensie gram i gadam. Oj, Tierney nie dał rady, oj, coś tu, ciężko, dajmy mu, on jest szybki, on ma chyba 98 tempa, albo nie tempa. I pięknie, ale strzelił z fałszyka po krótkim. Nawet nie przytrzymywałem L2, żeby to weszło. W sensie, żeby fałszyka zrobić. Tak, on ma 98 tempa, słuchajcie. Więc no, on potrafi biegać. Piękne wykończenie Van Nistelrooya. No jestem, słuchajcie, oczarowany po prostu. Mówimy może jakiegoś power shotika. O Jezus Maria, ale zapierdolił! Kurwa mać! No niestety na nie wpadło. Ale kurwa zajebał, ja pierdolę. No pierdolnięcie z nie wiem ilofuntowej armaty twierdzy Kłodzko. To kurwa nawet chyba mocniejsze było. Wrzućmy mu, ale chyba chujowo. No chujowo. Ojej, co się dzieje? Ojojo, ale się minął z piłką Tierney. Tierney nadal nie wiem, jak to się wymawia. Przepraszam. Dobra, lecimy. On nie ma sztuczek pewnie, a już zacząłem robić heal to heal. No dobra, no tutaj lecimy, nie śpimy. Lecimy, oj. Oj. I wrzuteczka. I kurwa, oj, ale chciałem się tutaj zabawić. Piękny Tierney. Co się stało? Nie wiem, co się dzieje. Co się dzieje w tym meczu? No i 3-0, 1 gol na 10 minut, bardzo sympatycznie. Dobra, lecimy dalej, słuchajcie, lecimy dalej, nie odpuszczamy. Oj, pięknie utrzymał się przy piłce.
No i Van Nistelrooy na 4 rozwerka. Nasz przeciwnik nadal wierzy tutaj w swój skill, więc nie będziemy burzyć mu marzeń. Grajmy dalej jak równy z równym. No GW 5-0, no i to niestety zniszczyło marzenia zawodnika Dresden Fortuna, a raczej mamy Ryszkwita oczywiście, raczej użytkownika Witwit 11. No słuchajcie, kurde, może być dobry ten Van Nistelrooy, powiem wam, naprawdę. Może być dobry, bo jest szybki i ma zajebiste playstyle, tak szczerze. No cóż, no zobaczymy jak to będzie dalej wyglądało. To jeszcze sobie spójrzmy. Jak to wygląda dokładnie? Tutaj możemy Kina wjebać. No i tutaj on będzie wyglądał dużo fajnie. Dostanie podanie mocne. Dostanie aerial. To nie wiem, czy to mu się przyda za bardzo, tak szczerze. Ale otwórzmy sobie na sam koniec paczki. Naprawdę niesamowity, kurde, start. Start tej serii. 5x7, 5+. Zobaczmy. Na złoto, więc tutaj nie będzie nic szczególnego. Portugalia, Ruben Neves. I 2x8, 2+. Ponownie na złoto, więc no już dzisiaj i tak się natrafialiśmy, to chyba będzie trzeci raz Mancini, ale go przypaliliśmy, więc tym razem to nie jest duplikat. Więc to na tyle w tym odcinku. Naprawdę uważam, że genialny był start tego Road to Glory, więc mega zadowolony jestem. Mega dobre trafy, słuchajcie, nam się udało trafić, nomen omen. Ale no kurde, jestem ciekawy, jak to będzie dalej wyglądało, czy nadal będziemy mieć takie szczęście w ogóle. O tym przekonamy się w następnych odcinkach. Ja wam dziękuję za oglądanie i widzimy się za kilka dni, a na shotach codziennie praktycznie, więc dzięki jeszcze raz i siemano.